Dzisiaj ósma część rozważań na temat ósmego rozdziału Dziejów Apostolskich. Prześladowanie i rozproszenie wypełnieniem woli Bożej w suwerennym sądzie nad Izraelem. Tak możemy nazwać początek ósmego rozdziału Dziejów Apostolskich. Po śmierci Szczepana wybuchło prześladowanie, zwycięstwo odniesione przez nienawiść, której osiągnięcie było dozwolone przez opatrzność. Otwiera bramy dla przemocy przywódców żydowskich, wrogów Ewangelii. I bariera, która ich powstrzymywała, raz złamana, wywołuje to, że mamy do czynienia z obserwacją fali pasji, które przelewają się na wszystkie strony. Ludzie są często powstrzymywani przez resztki sumienia, przez przyzwyczajenia, przez pewne pojęcie o prawach innych osób, lecz gdy tamy są przerwane, nienawiść, duch morderstwa w sercu nasyca się. I jeśli Bóg pozwoli, czynami, które pokazują, jakim jest człowiek pozostawiony samemu sobie. Ale cała ta nienawiść wypełnia wolę Bożą, w której człowiek być może w przeciwnym razie zawiódłby, a pod pewnymi względami nie mógłby lub nawet nie powinien był jej wykonać. To znaczy wolę Bożą w suwerennym sądzie. Rozproszenie się zgromadzenia było sądem Izraela, sądem, który uczniom byłoby trudno ogłosić i wykonać przez przekazanie im większego światła, albowiem bez względu na to, jakie mogą być błogosławieństwa i energie w sferze, w której działa łaska Boża, sposoby kierowania wszystkimi rzeczami są właśnie w Bożej, Jego własnej ręce. Nasza część także jest w Jego drogach, co do tych, którzy nie są w Jego rękach, bo my jesteśmy własni. I nasza część też jest własna. Koncentracja apostołów w Jerozolimie była faktem. Jej trwanie jako centrum władzy i wpływu stało się wtedy faktem. Oni nie zostali rozproszeni. Całe zgromadzenie z wyjątkiem apostołów jest rozproszone. Wątpliwe jest także, czy apostołowie dobrze uczynili, pozostając w Jerozolimie, i czy bardziej prosta wiara nie kazałaby im odejść, a tym samym oszczędziłaby zgromadzeniu wielu konfliktów i trudności w związku z tym, że Jerozolima nadal była ośrodkiem władzy. Pan nawet przecież powiedział, mając na względzie Izrael, gdy prześladują w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. A po jego zmartwychwstaniu polecił im iść i uczynić ewangelizację w kierunku wszystkich narodów, uczyć wszystkie narody. Tej ostatniej misji nie znajdujemy w historii Dziejów Apostolskich i pracy wśród pogan, a jak widzimy w liście do Galacjan, drugi rozdział, na mocy specjalnej umowy zawartej w Jerozolimie dostała się ona w ręce Pawła i została postawiona na zupełnie nowej podstawie, na zupełnie nowej stopie. Słowo nie mówi nam nic o wypełnieniu tej misji 12 wobec pogan, chyba że jest to niewielka ogólna wzmianka w końcu Ewangelii Marka w dłuższej wersji. Bóg jest potężny w Piotrze w stosunku do obrzeski i w Pawle w stosunku do pogan. Może być powiedziane, że 12 nie było prześladowanych. Jest to możliwe i nie ma nic pewnego na ten temat, ale jest pewne, że fragmenty, które przed chwilą wspomnieliśmy, nie mają wypełnienia w historii biblijnej, i że inny układ, inny porządek rzeczy miał miejsce zamiast tego, który Pan przepisał i polecił.
i że żydowskie uprzedzenia miały w rzeczywistości wpływ wynikający z tego skupienia w Jerozolimie, od którego nawet Piotr miał największą trudność uwolnić się. I tutaj to, że Bóg tak działa, nie przeszkadza w żaden sposób w objawieniu się suwerennej mądrości Bożej. Rozwój doktryny zgromadzenia w Jego jedności i jako ciała Chrystusa był o wiele bardziej doskonały i niezmieszany, jak to widzimy w nauczaniu Pawła, który został powołany poza judaizmem przez objawienie niebiańskiego Chrystusa. Również te sposoby suwerennej mądrości Bożej nie powodują żadnej zmiany w odpowiedzialności człowieka. Zewnętrzna jedność zgromadzenia była również zachowana w ten sposób. Poprzez utrzymywanie łączności pomiędzy innymi miejscami a Jerozolimą, dopóki praca wśród pogan poza judaizmem nie uczyniła tych połączeń niezwykle trudnymi i niepewnymi. To jednak czyniło łaskę i mądrość Bożą o wiele bardziej widoczną. Ci, którzy byli rozproszeni za granicą, głosili słowo wszędzie, ale na razie tylko Żydom. Zanim niektórzy z nich przybyli do Antiochii, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich w 11 rozdziale 19 wersecie. Praca Filipa w Samarii też jest tutaj znamiennym faktem i to, że potem spotkało ją uznanie apostolskie. Filip jednak udał się do Samarii, głosił im Chrystusa i czynił cuda. Wszyscy słuchają go i nawet przyjmują chrzest. Człowiek, który do tej pory oczarował ich, czary stosował tak, że powiedzieli, że był wielką mocą Bożą, nawet on również poddaje się mocy, która przyćmiła jego fałszywe cuda i przekonała go o tyle bardziej jego po prostu taki świat runął, jego rzeczywistość. Wtedy stał się świadom fałszywości swoich własnych dotychczasowych poprzednich przekonań. Apostołowie nie czynią żadnych trudności w odniesieniu do Samarii. Historia Pana Jezusa Chrystusa musiała oświecić ich w tym względzie. Ponadto Samarytanie nie byli poganami. Jeszcze to był taki element, żeby głosić helenistom. I to jest bardzo ważne, że to właśnie helenista, który głosił Ewangelię tam, bo Filip był helenistą. Duch Święty udzielony przez apostołów, przez modlitwę i nałożenie rąk, także jest tutaj wymieniony w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich, a Jerozolima jest w pewnym sensie dzięki temu odłożona na bok. W związku z regularnym przebiegiem zgromadzenia ujawnia się tu nowa prawda, a mianowicie, że apostołowie udzielali Ducha Świętego przez modlitwę i nakładanie rąk, co jest bardzo ważnym faktem w historii boskiego postępowania. Ponadto Samaria była takim terenem, gdzie był po prostu zupełnie niedostępny pełen zakres energii judaizmu, nie była ona przez tą energię judaizmu skolonizowana. Był to nowy i wspaniały triumf Ewangelii. Duchowa energia do opanowania świata przypadła w udziale zgromadzeniu. Jerozolima została w pewnym sensie odłożona na bok i dzień był skończony w tym względzie. Kolejnym takim charakterystycznym punktem 8 rozdziału jest sam Szymon Czarnoksiężnik i jaki był prawdziwy stan jego serca. Obecność mocy Ducha Świętego działającego w Piotrze chroni zgromadzenie przed wejściem hipokrytów, którzy byli narzędziami szatana. Wielki i potężny fakt, że Bóg był tam, zamanifestował się i uczynił ciemność oczywistą, którą poprzednie okoliczności ukryły. Szymon, niesiony przez silny prąd, poddał się co do jego inteligencji, autorytetowi Chrystusa, którego imię było uwielbione przez posługę Filipa.
Lecz prawdziwy stan jego serca, pragnienie własnej chwały, zupełne przeciwieństwo pomiędzy jego stanem moralnym a wszystkimi zasadami, wszystko to było światłem od Boga, ujawnia się w obliczu faktu, że człowiek może udzielić Ducha Świętego. On pragnie kupić tę moc za pieniądze. Co za myśl? W ten sposób niewiara, która wydaje się przemijać, tak, że rzeczy Boże są przyjmowane na zewnątrz, zdradza się przez coś, co dla tego, kto ma Ducha Świętego, jest tak rażąco przeciwne Bogu, że jego prawdziwy charakter jest widoczny nawet dla dziecka nauczanego przez samego Boga. I tutaj widzimy też to, że jest właśnie ta wolna energia Ducha poza Jerozolimą. Samaria zostaje w ten sposób połączona z centrum dzieła w Jerozolimie, gdzie nadal przebywali apostołowie. Już samo obdarowanie Samarytan Duchem Świętym było ogromnym krokiem w rozwoju zgromadzenia. Bez wątpienia byli oni obrzezani, uznawali zakon, prawo mojżeszowe, chociaż świątynia w pewnym stopniu straciła swoje znaczenie. Ciało wierzących było bardziej jak gdyby skonsolidowane, połączone ściślej ze sobą. I tak dalece, jak oni nadal trzymali się Jerozolimy, było to pozytywnym zyskiem, ponieważ Samaria przez przyjęcie Ewangelii weszła w związek ze swoim starożytnym rywalem. Tak samo jak sami apostołowie byli tacy i poddali się jej. Prawdopodobnie apostołowie w tym czasie prześladowań nie poszli, nie chodzili do świątyni. Bóg otworzył dla nich szerokie drzwi na zewnątrz i w ten sposób uczynił im zadośćuczynienie w ich pracy za sukces władców Izraela, którzy zatrzymali ją w Jerozolimie, ponieważ energia ducha była z nimi. Podsumowując, to, co jest tu przedstawione, to wolna energia ducha w innych niż apostołowie i poza Jerozolimą, która ją odrzuciła. Oraz stosunki utrzymywane z apostołami i Jerozolimą przez ich centralne działanie oraz autorytet i moc, w jaką byli wyposażeni. Gotowe posłuszeństwo Filipa i w tym widzimy też kierownictwo Ducha Świętego i także łaska Ewangelii dla Etiopczyka. To są kolejne zagadnienia, które są w tym 8 rozdziale Dziejów Apostolskich. Dokonawszy swego dzieła i sami ewangelizując kilka wiosek Samarytan, Piotr i Jan wracają do Jerozolimy. Praca na zewnątrz trwa nadal i to innymi środkami. Filip, który przedstawia charakter szybkiego, niekwestionowanego posłuszeństwa w prostocie serca, jest wezwany do opuszczenia swej dobrze prosperującej pracy, z którą było związane całe jego osobiste znaczenie. Choć wiadomo, że o to nie zabiegał. I w której był otoczony szacunkiem i sympatią. Ale pańskie krótkie idź. Idź, powiedział anioł pański, ku południowi na drogę, która prowadzi do Gazy z Jerozolimy. Była to pustynia. Gotowy w posłuszeństwie Filip nie myśli o różnicy między Samarią a Gazą, ale o woli Pana idzie. Ewangelia rozszerza się teraz na prozelitów spośród pogan i dociera do centrum Abisynii, czyli Etiopii. Skarbnik królowej został przyjęty do grona uczniów pańskich przez chrzest, który przypieczętował jego wiarę w świadectwo proroka Izajasza i poszedł swoją drogą, ratując się ze zbawienia, którego szukał w trudnej podróży z dalekiego kraju. Aby szukać w legalnych obowiązkach i ceremoniach, ale z wiarą w Słowo Boże w Jerozolimie. Piękny obraz łaski Ewangelii. On zabiera ze sobą i do swego domu to, czym łaska obdarzyła go na pustkowiu, to, czego nie zapewniła mu jego uciążliwa podróż do Jerozolimy. Biedni Żydzi, którzy wypędzili świadectwo z Jerozolimy, są poza tym wszystkim. Duch Pański przenosi Filipa daleko, a on znajduje się w Azocie.
albowiem cała moc Pańska jest na usługach Syna Człowieczego dla wykonania świadectwa ku Jego chwale. Filip ewangelizuje wszystkie miasta aż do Cezarei. I to była kolejna część rozdziału 8 Dziejów. Jeśli Bóg da, mam życzenie nagrać kolejną.